razem przywitała nas inna sceniarza, czyli śnieg. Kara, Alice, Luther. Proszę bardzo. Gdzie kierownica? Elektroniki. Mam takie nieodparte wrażenie, jak to w filmach i w grach bywa. Nadal nie odnaleziono androida AX400, który zaatakował właściciela na przedmieściach Detroit. Policjantom prawie udało się, że ten samochód się zepsuje. Najnowszych doniesień patrolujący region okręt podwodny USS Iowa zniknął z radarów zaraz po tym, jak wyruszył się w celu dokonania napraw. Prezydent, ci ludzie, z którymi się spotkamy, zwołała zebranie sztabu. Skąd się o nich dowiedziałeś? Od androidów złapanych przez Zlatka. Mówiły, że jacyś ludzie pomagają nam przekraczać granice. A jeśli to kłamstwo? Obfite opady śniegu albo kolejna pułapka? Będą się utrzymywać całą noc. Wiem tylko, że one w to wierzyły. Zanim Zlatko ich nie zabił. Zostanie nad miastem przez najbliższe dni, aż do poniedziałkowego wieczoru. Wyłączę to chyba, bo przeszkadza. Dobrze, że Zlatko miał auto. Nasza mała Alice nie będzie musiała marznąć. Widziałem je kiedyś w garażu. Nie wiem, czy Zlatko w ogóle go używał. Gdzie ty, kolego, masz kierownicę? No właśnie. Tego się spodziewałem. Kiepsko to wygląda. Jakże mogło być inaczej? Zbadaj silnik samochodu. Tak. Na pewno otworzycie maskę, popatrzycie, zamkniecie z powrotem. Co teraz zrobimy? Bo ja wiem. No właśnie. Pójdziemy dalej na piechotę. Jest na minusie, ale jest zamarznie. Musimy znaleźć jakieś schronienie. Znajdź schronienie. Tutaj nie ma się gdzie zatrzymać, Kara. Tablica. Piraci. Tam coś jest. Musimy się gdzieś schować. Nie możemy siedzieć na mrozie. Chyba już dawno tu nikogo nie było. Odsunę.
park, chyba rozrywki czy coś takiego. Diabelski młyn. Znalazłaś coś? Nie. Nic, gdzie można by przenocować. Zbyt silny wiatr. Fajny ten pirat. Patrzmy dalej, co tutaj mamy. Zobaczaj. Witajcie na wyspie piratów, wilki morskie! Czeka was tu moc przygód! Witajcie na wyspie piratów, wilki morskie! Czyli androidy tutaj obsługują to. Obsługiwały. Park rozrywki. Za mało miejsca. To miejsce jest w rozsypce. Ciężko będzie znaleźć tu schronienie. Może jednak coś znajdziemy. Wydają się bezpieczne.
znaleziono wrzucone sklep. Ja to zrobię. No właśnie. I? No i proszę. Nic lepszego raczej nie znajdziemy. Spróbujmy. No raczej chyba nie. Zajmę się ogniskiem. Tajemnicze zaginięcie. USS Iowa. Zespół androidów kandydatem do nagrody. Radość, wano, płacz, tradycjonalist. Rozpalę je tutaj. Dzięki temu nas nie zadymi. Zajrzyj do torby Lutero. Sprawdź broń. Zaproponuj ciastko. Zostało trochę ciastek. Masz ochotę? Nie, nie jestem głodna. Nie no, może broni nie będę sprawdzał tutaj. Trudno. Cóż to? Kryje. Zdjęcie rodzinne. Era 9 znowu. Zasłonki posłużą za koc. Poduszka z piratem. Porozmawiaj z Alice. No to samo chyba czytaliśmy. Nie będziemy tego czytać. Chodzę i sprawdzę, żeby czegoś nie. Nie pominąć.
podobne zdjęcie co na podłodze. Myślisz, że kiedyś będziemy jak oni? Optymistycznie może. Jak przekroczymy granicę, zaczniemy od nowa. Ty pójdziesz do szkoły, a ja może do pracy. Będziemy jak oni. Przeciętni ludzie. Dopóki jesteśmy razem, nic innego się nie liczy. Chodź. Powinna się położyć. Dobranoc, Alice. Słodkich snów. Pocałunek na dobranoc. Opowiesz mi bajkę, Kara? W swojej pamięci mam 9000 bajek na dobranoc. Znajdzie się coś dla ciebie. 9000 bajek. Księżniczka, jednorożec, rycerz. Może księżniczka? To będzie bajka o pewnej księżniczce, która... Nie! Nie chcę takiej bajki. Wymyśl coś dla mnie. To będzie opowieść o pewnej dziewczynce. Która mieszkała sama w wielkim, starym domu. Marzyła, żeby być taka jak wszystkie dziewczynki, ale... w głębi duszy wiedziała, że nie może. Wtedy spotkała robota. Który miał słuchać poleceń swojego pana. Ale w końcu poczuł, że powinien się przeciwstawić. Więc sobie postanowili, że uciekną razem. Żeby poszukać lepszego życia. Po drodze napotkali wiele różnych niebezpieczeństw, ale... ale trzymali się razem i pokonali je wszystkie. Na swojej drodze spotkali... innego robota, który opuścił pana, żeby ich chronić. Tak kończy się ta bajka. Zawsze mają szczęśliwe zakończenie, ale w życiu rzadko tak bywa. Teraz pora spać. Jutro czeka nas wyczerpujący dzień. Przyjdziesz powiedzieć mi dobranoc, Luther? Tak. Tak, oczywiście. Bajkę tutaj stworzyłem szczęśliwą albo nieszczęśliwą. Dobranoc, Alice. Słodkich snów. Dobranoc. Porozmawiam z Luterem. Usnęła, to mogę może broń sprawdzić. To słodkie dziecko.
bardzo dzielna. R9, niech plany. Słyszałeś może kiedyś o RA9? RA9 przebudził się pierwszy. Pewnego dnia to on poprowadzi nas wszystkich i da nam wolność. Wątpliwości, niech plany. Wiesz, co zrobisz, jak już dotrzemy do Kanady? Jakoś nie myślałem o tym. Nigdy nie byłem wolny. Wolny. Lubię to słowo. Ale jeszcze nie wiem, co ono znaczy. Kara, czy ty nigdy nie zauważyłaś, że Alice jest inna? Nie. Co masz na myśli? Co? Przybysze. A wy to kto? Czego chcecie? Zostawcie nas! Nie bójcie się. Nie skrzywdzimy was. Jesteśmy jak wy. My jesteśmy Jerry. Pracowaliśmy tu przed zamknięciem parku. To trzeba było zapukać, a nie pakować się. Nie chcieliśmy was wystraszyć, ale czasem ludzie przychodzą nas bić, więc sprawdzamy, kto tu jest. Co tutaj robicie? Szukaliśmy tylko schronienia na noc. Jutro stąd pójdziemy. Dziewczynka. Od dawna żadnej nie spotkaliśmy. Dzieci uwielbiały się z nami bawić. Jest smutna. Te ostatnie dni były dla nas trudne. Możemy jej coś pokazać. Coś fajnego. Spodoba jej się. Chce zobaczyć? Ona chyba raczej... To niech idzie z nami. Alice, nie wiem, czy to najlepszy pomysł. No chodź, Kara! Chyba nie masz większego wyboru. Dołącz na zewnątrz. Zobaczmy, co oni tam szykują. Zapraszamy! Ponownie uruchom karuzelę. Proszę, wszystko działa jednak. Pomimo, że to miejsce wydaje się opuszczone. Nasza karuzela zaraz ruszy! Piękny widok. Pierwszy raz widzę, żeby się uśmiechała. Pamiętajcie, nie ma nic piękniejszego jak radość. Widok uśmiechniętego dziecka. Gdzie ty wiesz, że sprawiłeś mu przyjemność? Dziewięćdziesiąt pięć procent.
sferze wiadomości, porozmawiaj. Tu jeszcze coś było. Samochód się psuje, to było do przewidzenia. Wesołe miasteczko, sprawdź budynki. Karczma, czytaj. Tu jeszcze coś było, nie odkryliśmy. Porozmawiaj z Alice. Opowiedz historyjkę. Myślę, że tutaj dokonaliśmy dobrego wyboru. Także fajny odcinek, fajna historia. Myślę, że tą trójkę połączy coś więcej niż tylko przyjaźń. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Czas pokaże.